Siemanko, z tej strony Migao i w dzisiejszym materiale na tym kanale postaram się ponownie przedstawić kilka bardzo ciekawych informacji odnośnie nowego sezonu drugiego. Jednakże, zanim przejdziemy do tego głównego tematu tego oto filmu, to chciałbym wam bardzo podziękować za to, jak pozytywnie odbieracie wszystkie ostatnie odcinki właśnie z kamerką na tym kanale, no i pamiętajcie, że czym więcej łapeczek do góry pod tym filmem, to częściej będzie kamerka na tym kanale. No a teraz, bez większego przedłużania i przynudzania, przejdźmy sobie już do naszego głównego tematu tego oto filmu, czyli oczywiście nowego sezonu drugiego. A więc, jak każdy z was powinien naprawdę bardzo, i to dosłownie bardzo dobrze wiedzieć, już dokładnie 19 marca, czyli za te 8 dni, do gry Fortnite zostanie wprowadzony długo wyczekiwany nowy sezon drugi, rozdział trzeciego. Jak większość z was zdążyła już zauważyć, przez ostatnie kilkanaście dni na tym kanale pojawia się naprawdę mnóstwo filmów odnośnie nadchodzącego nowego sezonu drugiego, a tylko dlatego, że w internecie, a głównie na Twitterze, każdego dnia pojawia się mnóstwo informacji na jego temat. Tym razem jednak mam dla was, co ciekawe, potwierdzone w 100% informacje od jednego leakera na temat jednego zestawu, który pojawi się w nadchodzącym nowym sezonie drugim, no i przy okazji znamy też przedmioty, które pojawią się właśnie w tym zestawie. Dodam też od razu, że w tym filmie nie ma mowy o zestawie startowym, o czym pewnie większość z was pomyślała na sam początek, jak usłyszała słowo zestaw, no i teraz jest informacja odnośnie jednego zestawu pewnego skina, który pojawi się w sklepie z przedmiotami już po starcie nowego sezonu drugiego. No i dodam tutaj od razu, że tym razem ta informacja, którą przedstawię wam w tym filmie na kanale, nie jest oczywiście w formie wycieku, ponieważ co ciekawe, twórcy gry kilkanaście dni temu zaliczyli bardzo ciekawą wpadkę, no i to właśnie z tej wpadki dowiedzieliśmy się, że ta skórka pojawi się w nowym sezonie drugim. A dokładniej to leaker o nazwie FireMonkey na swoim profilu na Twitterze dał znać, że około godziny temu firma Epic Games przypadkowo opublikowała slot STW Newsfeed dla pakietu startowego STW Pop Pack. Wcześniej nie zamierzano tej czynności, a w tej chwili ten pakiet startowy STW nie jest jeszcze ukończony i gotowy do wydania, więc nadal nie powinniśmy go zobaczyć do rozdziału trzeciego w sezonie drugim. Tak więc, jak sami mogliście usłyszeć, FireMonkey poinformował nas mniej więcej o tym, że sam zestaw nie jest jeszcze ukończony, no i pojawi się dopiero w późniejszym czasie do kupienia w sklepie z przedmiotami. No i w samym poście od FireMonkey'ego pojawiła się bardzo ciekawa informacja odnośnie całego tego zestawu, no i przykładowo były tam informacje odnośnie pakietu startowego, dodatkowo były tam też informacje odnośnie tego, że sam zestaw nie jest jeszcze gotowy do wydania. Na początku zaczniemy sobie oczywiście od tej wzmianki od nazwy pakiet startowy, ponieważ to jest bardziej ciekawe, no i od razu tutaj zaznaczę, że wcześniej, czyli kilkanaście dni temu, pojawiły się inne informacje na temat całkowicie innego skina, który pojawi się jako zestaw startowy. Dlatego też jestem wręcz przekonany, że sama skórka w zestawie Pop Pack nie będzie zestawem startowym, który pojawi się w nowym sezonie drugim, rozdziału trzeciego, a wskazuje na to mniej więcej to, że w samej wiadomości, która została przedstawiona przez twórców gry, bezpośrednio w grze, była wzmianka o 1000 V-dolców. Jednakże, zanim przejdziemy do dalszych informacji w tym odcinku na kanale, to chciałbym was bardzo poprosić o zostawienie apeczki do góry pod tym filmem oraz o subskrypcji z dzwoneczkiem, ponieważ ponad 50% osób, które ogląda moje materiały, nadal nie subskrybuje tego kanału. No i oczywiście pamiętajcie, żeby wpisać unikalny kod twórcy w sklepie z przedmiotami, czyli Migao 2, wszystko bez liczb, a pojawicie się w następnym odcinku, tak jak te osoby tutaj. No a teraz, bez większego przedłużania i przynudzania, przejdźmy sobie już do naszego głównego tematu tego oto filmu, czyli oczywiście nowego sezonu drugiego. Jak sami dobrze wiecie, zestawy startowe, które pojawiają się w grze Fortnite, nigdy nie mają 1000 V-dolców i jak już to mają ich tylko 600, dlatego Pop Pack na 100% nie będzie zestawem startowym i tutaj może to bardzo mocno podkreślić. Dodatkowo, sam zestaw będzie w okolicy ceny 1000 V-dolców, czyli stawiałbym tutaj, że za zestaw z tym skinem trzeba będzie zapłacić około 28 zł, a sam zestaw pojawi się w sklepie z przedmiotami dosłownie na samym dole. No i teraz musimy sobie jeszcze poruszyć drugą wzmiankę, którą przedstawił nam FireMonkey w swoim poście i mowa tam mniej więcej o tym, że sam zestaw, który pojawi się w grze Fortnite, nie jest jeszcze ukończony, czy tam też gotowy do wydania. No i tak, jak sami mogliście usłyszeć, sam zestaw Pop Pack nie jest jeszcze gotowy do wydania w grze Fortnite, co oznacza, że nie pojawi się on zaraz po starcie nadchodzącego nowego sezonu drugiego w rozdziale trzecim. Jak już, to sam zestaw pojawi się dopiero w trakcie trwania tego nowego sezonu drugiego w rozdziale trzecim, no i jak już, to stawiałbym tutaj na to, że pojawi się on albo po pierwszej aktualizacji nowego sezonu, czyli 20.10, albo jeszcze później, czyli w trakcie trwania tego nowego sezonu. Ten temat jednak na obecną chwilę nie jest nam jeszcze znany, no i teraz wiemy już na pewno,
że sama skórka, która pojawiła się w plikach gry, czyli Mecha Pop, będzie pierwszym skinem, który pojawi się w nowym sezonie drugim, rozdziału trzeciego i go oczywiście znamy. No w sensie nie pierwszym skinem, ponieważ poznaliśmy jeszcze kilkanaście dni temu skina, który pojawi się w zestawie startowym, ale jest to jedna z pierwszych skórek nadchodzącego nowego sezonu drugiego w rozdziale trzecim. Oczywiście przez nadchodzące kilkanaście kolejnych dni, czyli do startu nowego sezonu drugiego, będzie pojawiało się coraz więcej informacji, czy to też tych prawdziwych, czy to też tych nieprawdziwych, odnośnie nowego sezonu drugiego. Mówię to tutaj, ponieważ jak sami dobrze wiecie, zawsze na tym kanale na sam koniec danego sezonu pojawiają się też filmy odnośnie nowego sezonu, który pojawi się w grze Fortnite, no i pamiętajcie, że nie wszystkie informacje są potwierdzone, a o tym, czy dana informacja jest potwierdzona, informuję was na danym odcinku. Dlatego też w tym filmie na początku dałem wam informację, że ta wiadomość jest pewna w 100%, a jeżeli ktokolwiek z was chciałby zobaczyć jeszcze kiedykolwiek informację odnośnie nowego sezonu, który pojawi się w grze, to teraz napiszcie w komentarzu po prostu sezon. Dodatkowo dodam tutaj od razu, że każdej osobie z takim komentarzem postaram przypiąć się serduszko. Na ten moment to wszystkie najważniejsze informacje dotyczące kilku bardzo ciekawych informacji na temat nadchodzącego nowego sezonu drugiego. Pamiętajcie, że o wszystkich nowościach związanych z tym tematem jak zawsze będę informował was na bieżąco w kolejnych materiałach na kanale. Tak więc nie zapomnijcie o subskrypcji z dzwoneczkiem. A jeżeli macie jakieś ciekawe informacje z świata Fortnite, to dajcie mi znać na Discordzie lub na Instagramie w prywatnej wiadomości. Wszystkie linki znajdują się w opisie tego materiału. I co? To chyba wszystko w dzisiejszym materiale. W komentarzach dajcie koniecznie znać, co sądzicie ogólnie o tych informacjach i czy według was skórka Mecha Pop będzie skinem, który pojawi się w nowym sezonie drugim. Pamiętajcie też, że już jutro o godzinie 11:05 na kanale pojawi się nowy materiał z Fortnite'a. Tak więc nie zapomnijcie o subskrypcji z dzwoneczkiem. A jeżeli ten odcinek wam się spodobał, to będę wam mega wdzięczny za zostawienie apeczki do góry, tam na dole, tak aby ten odcinek trafił do większego grona odbiorców. A ja wam dziękuję za oglądanie i pamiętajcie, by wpadać na moje poprzednie, jak i te nowe odcinki, które będą pojawiały się na kanale Migao. Yo!